Udział brały dzieci z klasy drugiej C publicznej szkoły podstawowej numer 3. To było 24 osoby. Razem ze mną spotkania z dwoma, trzema osobami. To są dzieci, uczniowie klasy drugiej, które już czytają lepiej albo troszeczkę gorzej, ale zawsze z sercem. Mi sprawdziało bardzo... Nie problem, tylko przyjemność mi sprawiało bardzo. Było dużo śmiechu, kolory. To wszystko. Zabierz nas, zabierz do krainy bajek, niezapomniany panie Andersenie. Niechaj się z chwilę, chociaż nam się zdaje, że może każde spełni się marzenie. Byliśmy tak mile widziani na oddziale, najpierw oczywiście z taką dozą nieśmiałości. Nawet panie, które pracują na oddziale, nie wiedziały, jak zostanie to przyjęte, ale zostało to przyjęte wspaniale. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, spotkaniach z nami. Prawda, Olu? Bardzo, bardzo. A rodzice byli szczęśliwi, że mogli oderwać dzieci na chwileczkę i sami się oderwać od rzeczywistości tej takiej szpitalnej. To też pozwala tym dzieciom w szpitalu, tak żeby zapomniały o swoich chorobach. Myślę, że takie czytanie książek, dzieci wybierały same książki, te, które czytały dzieci w szpitalu, wybierały same książki, takie wesołe, radosne. Myślę, że psychicznie bardzo pomaga, wie pan co, a śmiech tych dzieci, to jest lekarstwo, którego nie da się przecenić. Fantazja, fantazja, fantazja jest od tego, aby bawić się, na całego. Fajnie się czytało, ogólnie były potem fajne zabawy, ogólnie było fajnie. Przygotowuje się dla podchowa. Dzieci z publicznej szkoły podstawowej numer 3, wolontariusze, którzy czytają w szpitalu, no i wszyscy, którzy pomogli w zorganizowaniu tego projektu, żegnają się na parę miesięcy, podsumowując pierwszy rok działania projektu Czytamy w oddziałach dziecięcych szpitala. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I jestem w wyjątku. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Zabierz nas, zabierz do krainy.